I z tego względu, jak co roku, pamiętając o mądrości, w której byłem wychowywany, że w Polsce będzie dobrze wtedy, gdy każdy będzie dobrze robił to, co do niego należy, chciałem dzisiaj uroczyście wręczyć swoje nagrody w Państwa obecności ludziom, którzy bardzo dobrze robią to, co do nich należy. Ludziom, którzy już kiedyś robili bardzo dobrze, dzięki czemu Ostrów zmienił się najlepszy. Ludziom, którzy w tej chwili bardzo dobrze robią to, co do nich należy i Ostrów teraz zmienia się na lepszy. I jednej osobie, która zaczęła dobrze robić to, co do niej należy i mam nadzieję, że w przyszłości Ostrów dzięki niej też zmieni się na lepszy. Lekarz pracujący na oddziale geriatrycznym Ostrowskiego Szpitala przez swoich pacjentów nazywana po prostu naszą doktor Kasią. Nic dziwnego, ponieważ pani Kasia zawsze ma czas, cierpliwie i z rzadko spotykanym zaangażowaniem podchodzi do każdego z chorych, również podczas wizyt domowych. O sobie zawsze myśli na końcu. Natomiast koledzy lekarze mówią o niej z podziwem i są pod ciągłym wrażeniem jej sumienności, wytrwałości i uporu, z którym walczy o zdrowie i życie pacjentów. Na scenę zapraszam panią Katarzynę Szczepaniak. Emerytowany nauczyciel, prezes akcji katolickiej działającej przy rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego, wieloletni radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, wzór obywatelskiej postawy, inicjator i twórca wyjątkowego programu opiekuńczo-wychowawczego Mój brat, moja siostra, nasza rodzina, który funkcjonuje już 12 lat. W jego ramach odpowiednio przygotowani i przeszkoleni wolontariusze są łączeni w pary przyrodniego rodzeństwa z dziećmi z tzw. rodzin dysfunkcyjnych. Z biegiem czasu również zachęcił do zaangażowania się w ten program wielu nauczycieli z ostrowskich szkół i do dziś z sukcesem połączono ponad 100 par nowego rodzeństwa. Kolejnym nagrodzonym jest pan Zdzisław Dolata. Nowe miejsce na mapie kulturalnej Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Niezależna Galeria Artystyczna 33, działa od czerwca, a już od niej bardzo głośno. Ojców sukcesu jest dwóch i chociaż każdy z nich jest aktywny na wielu innych polach, to znajdują czas na pozyskiwanie ciekawych wystaw do galerii, a także na promowanie zarówno młodych ostrowskich artystów, jak i tych nieco już bardziej doświadczonych. W Galerii 33 można było do tej pory zobaczyć obrazy Majki Zuzańskiej, fotografii Macieja Malika, a także pracę jednego z nagrodzonych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa przedstawiająca historię przedwojennej ostrowskiej fabryki rowerów, jak również zachowane do dziś zabytkowe egzemplarze jednośladów wyprodukowanych właśnie w naszym mieście. Na scenę zapraszam panów Krzysztofa Majka i Krzysztofa Ryfę. Przedsiębiorca, świetny biznesmen, właściciel ostrowskich sklepów Intermarché. Jego menedżerskie umiejętności zostały szybko dostrzeżone i docenione. W lutym 2010 roku został prezesem Polskiej Grupy Muszkieterów, która obejmuje 160 przedsiębiorców kierujących ponad 200 sklepami. Należy również podkreślić, że dzięki prowadzonej przez niego Fundacji Muszkieterów od 5 lat w miastach, w których funkcjonują sklepy Intermarché i Bricomarché, powstają bezpieczne i nowoczesne place zabaw. W
Ostrowie już mamy takie 3. Place zabaw to jednak nie jedyne działania na rzecz społeczności lokalnej firmowane znakiem Intermarché. Od 8 lat w Ostrowie odbywają się zawody dla najmłodszych pływaków, uczniów początkowych klas szkół podstawowych o szpadę muszkieterów. Zapraszam na scenę pana Marka Ferugę. Może się to wydać niemożliwe, ale kolejny laureat praktykuje od 56 lat. Niedawno obchodził 80. urodziny. Jest cenionym chirurgiem, wieloletnim ordynatorem oddziału chirurgii dziecięcej Ostrowskiego Szpitala. Stworzył wtedy tak doskonały zespół lekarzy specjalistów, że w Ostrowie każdy, kto musiał poddać się operacji, chciał być dzieckiem. Do dziś cieszy się dużym szacunkiem lekarskiego środowiska, a także sympatią pacjentów obecnych i tych sprzed lat. Jest również wzorem postawy patriotycznej i obywatelskiej. Zakładał NSZZ Solidarność pracowników służby zdrowia na terenie Ostrowskiego Szpitala, a gdy związek zdelegalizowano, działał w jego strukturach podziemnych. Jest współtwórcą Komitetu Obywatelskiego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, zawsze zaangażowany w życie miasta. Antoni Sukiennicki. Kolejna wyróżniona osoba pokochała kiedyś zumbę, a potem zaraziła tą miłością Ostrów Wielkopolski. A jak sama mówi, zumba to radość płynąca z ruchu. Na jej zajęcia może przyjść każdy, bez względu na wiek czy kondycję. Dodatkowych sympatyków i tusze, dodaje pan prezydent. Dodatkowych sympatyków zyskała sobie udanym sierpniowym ustanowieniem rekordu Polski w zumbie, kiedy to w parku miejskim wraz z nią tańczyło ponad 900 osób. Należy również wspomnieć o wielu charytatywnych maratonach zumby, z których dochód przekazywany jest dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia w leczeniu. Szanowni Państwo, oto zastrzyk dobrej energii po ostrowsku. Marika Wojtowicz-Puchalska. Każdego roku w Polsce biega coraz więcej osób, a dowodem są stale rosnące liczby imprez biegowych, a także startujących w nich zawodników. Należy jednak powiedzieć, że w Ostrowie Wielkopolskim rekreacyjnie, ale też wyczynowo biega się od bardzo dawna. Każdego roku odbywa się kilkanaście cyklicznych biegów wchodzących w skład Grand Prix Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród nich maraton i półmaraton, a także biegi krótsze na 6 i 10 kilometrów. Organizatorem Grand Prix jest klub sportowy Maraton, który działa od 2005 roku, a kieruje nim dzisiejszy nagrodzony. Niedawno obchodził wyjątkowy jubileusz, a tegoroczny ostrowski maraton był jego setnym biegiem na tym koronnym dystansie, a biega od lat 18. Zawsze pełen energii, zawsze uśmiechnięty, Witold Olejniczak. Świetna polonistka. W pierwszym liceum ogólnokształcącym uczyła 33 lata. W ciągu tego okresu wykształciła, a przede wszystkim wychowała rzeszę uczniów. Wielu z nich jest dzisiaj tutaj z nami i nadal bardzo ciepło ją wspomina. Na szczególne przypomnienie jednak zasługuje jej patriotyczna postawa w czasie stanu wojennego i tuż po nim. Nigdy nie brakowało jej cywilnej odwagi, by mówić wprost o przywarach systemu komunistycznego, a to przysporzyło jej opinię kobiety stwarzającej kłopoty. Wychowywana przez nią klasa
1 maja 1982 roku zorganizowała swoisty pochód. Wszyscy uczniowie ubrali się wtedy na czarno, na znak protestu wobec działań władz komunistycznych, a to wydarzenie zaczęto nazywać czarną procesją. W pierwszym liceum uczyła do emerytury. W 2007 roku otrzymała medal od społeczności swojej dawnej szkoły, zasłużony profesor Alma Matris Ostrowiensis. Serdecznie zapraszam na scenę panią Teresę Kaczyńską. Najmłodszy tegoroczny laureat, 7-latek, uczeń 1. klasy Ostrowskiej Szkoły Podstawowej, ale przede wszystkim piłkarz. Swą przygodę zaczynał w Ostrowskiej Akademii Piłkarskiej. Talentem piłkarskim zawstydza często starszych kolegów podczas wspólnych treningów i zawodów. Pierwsze testy w drużynie Lecha Poznań przeszedł, gdy miał nieco ponad 4 lata. Od 3 lat trenuje w Lechu już regularnie, 2 razy w tygodniu, a ma lat 7, przypominam. To jednak nie koniec treningów, ponieważ dodatkowo 3 razy w tygodniu ma zajęcia w klubie Ostrowia 1909, a czas znajduje również na indywidualne treningi z instruktorem. Nic dziwnego, że interesuje się nim taka potęga jak FC Barcelona. Ogromne gratulacje dla rodziców. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę największy ostrowski talent piłkarski, Maxa Dziubę. Państwo, jeszcze jedna nagroda, tylko w ostatniej chwili doszedłem do wniosku, że to, co tutaj jest napisane, to jest ważne, ale nie oddaję do końca tego, co chciałem tą nagrodą wyrazić. A chciałem wyrazić podziękowania nie tylko dla tej wyróżnionej osoby, ale dla całego środowiska. Pozwolicie Państwo, że chwilę zajmę, bo to jest chyba rzecz bardzo ważna. Ważne są szkoły, przedszkola, drogi, kolejne ronda. Ale wszyscy oczekujemy miejsc pracy, nowych inwestorów. I gdy się rozmawia z potencjalnymi inwestorami, trzeba im powiedzieć, dlaczego w Ostrowie. Jednym z ważnych argumentów na pytanie, dlaczego w Ostrowie, używanych przeze mnie jest, bo w Ostrowie są świetni inżynierowie. Czasami słyszę, czasami widzę naprzeciwko w oczach, w Łowiczu i w Suwałkach mówią to samo. Więc powtarzam, w Ostrowie są niepowtarzalni inżynierowie. Jedyni, najlepsi. I coś o tym wiem. Sam jestem synem inżyniera, dla którego nie było ważne, jak coś jest zbudowane, jak coś działa. Inżynier jest od tego, żeby wiedział, jak coś można zrobić lepiej. Żeby coś działało efektywniej. I to w Ostrowie, w ostrowskich inżynierach jest od pokoleń, od lat. To, co od niedawna dopiero modnie nazywa się innowacyjnością. Tą nagrodą chciałem podziękować za to, że od kwietnia tego roku mam kwit, papier, że tak jest, że świetni inżynierowie są nie gdzie indziej, tylko tutaj. W Ostrowie Wielkopolskim. Grupa inżynierów z Delphi zdobyła nagrodę PACE. Nazwa po rozwinięciu jest bardzo trudna, ale w środowisku motoryzacyjnym jest ta nagroda nazywana bardzo krótko. Nobel motoryzacyjny. Grupie tych inżynierów z firmy Delphi przewodzi człowiek, na którego wszyscy mówią po prostu pan inżynier. Do tego pan inżynier dzisiaj obchodzi zarówno urodziny, jak i imieniny. Życzę wszystkiego najlepszego.
pan Andrzej Krupa, inżynier Andrzej.